Czas na program Wolne Głosy. Witam serdecznie naszych widzów. Już za chwilę pierwsza rozmowa. A państwa i moim gościem w tej części programu jest profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, zaczynamy od decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odrzucił skargę Polski i Węgier. Jakie polityczne skutki będzie miała ta decyzja? Czy to jest decyzja spodziewana? Proszę zwrócić uwagę, że bez jeszcze wyroku TSUE, bezprawnie mówiąc wprost, jest odbierany Polsce ten fundusz odbudowy. Więc w tej sytuacji trudno oczekiwać. Zresztą TSUE chyba nie ma bardziej upolitycznionego sądu w Europie jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, całkowicie wywodzący się z nominacji prostych politycznych. W związku z czym to trudno się dziwić temu, natomiast jest to potwierdzenie pewnego kursu, który będzie bardzo groźny i mi się wydaje, że jest, ja bym zaryzykował twierdzenie, groźniejszy dla suwerenności Polski niż nawet to, co się dzieje za wschodnią naszą granicę. Ale tutaj powstaje pytanie, co dalej? Jakie działania powinien teraz wdrożyć polski rząd, aby jednak te pieniądze, a są to ogromne pieniądze, które miały zasilić nasze konta, no właśnie wpłynęły do Polski, bo tutaj sytuacja jest bardzo poważna. Ta relacja też Unii Europejskiej z Polską jest bardzo trudna i bardzo poważna. Tak, no jest pytanie, to będzie testowane najprawdopodobniej, czy ewentualne zmiany związane z likwidacją czy przemianą, tak to nazwijmy, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego coś dadzą. Bo rzeczywiście te sugestie różnych komentatorów i polityków, którzy mówią, że za chwilę na przykład Unia Europejska powie, że nie ma u nas prawa aborcyjnego albo prawa do małżeństw homoseksualnych i stwierdzi się, że to jest łamanie podstawowych zasad praworządności, jeszcze to uderza w suwerenność czy też finansów unijnych. No więc to tysiące rzeczy sobie można wyobrazić. To będzie w praktyce jak gdyby testowane. Natomiast pytanie jest wtedy, jakie będą polskie reakcje. Czy też na przykład, gdy będą nam odbierane środki, czy my będziemy pieniądze wpłacać. Do tego może dojść. No bo jeśli będziemy wpłacać, to proszę sobie dalej kalkulować, jak będzie wyglądać nasza opłacalność bycia w tych strukturach. Czyli będziemy płacić i nie będziemy niczego w zamian dostawać. Wszystko można sobie wyobrazić. Pytanie jest, jak duża będzie determinacja Niemiec w tej chwili do takiej konstrukcji Europy i Brukseli zarazem. No i czy rzeczywiście znajdziemy jakichś sojuszników w Unii i poza Unią, którzy w jakiś sposób będą po naszej stronie. Tutaj czas pokaże, będziemy na bieżąco relacjonować państwu kolejne wydarzenia. My witamy również profesora Bogdana Musiała, historyka. Dzień dobry, witam panie profesorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I przechodzimy teraz do sytuacji na Ukrainie, do tego, co się dzieje wokół Ukrainy. Wiele państw angażuje się w tę solidarność, w te sojusze z Ukrainą. Natomiast czy Niemcy, które mogą mieć duży wpływ na Rosję, na Władimira Putina, angażują się wystarczająco? Profesor Bogdan Musiał. No, Niemcy, jak słusznie pani redaktor zauważyła, Niemcy mają duży wpływ na Rosję. Tak naprawdę, bez jakby zielonego światła czy przyzwolenia milczącego, Putin by sobie nie pozwolił na różne agresje. To jest jedno. Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym, Putina, no i też politycznym. Niemcy chronią go w ogóle przed jakimiś zakusami, powiedzmy sankcjami, usiłują chronić, to jest istotne. I to, co Niemcy w tym kryzysie, w tej eskalacji, to zobaczy cały świat, co wszyscy powinni widzieć, mogli widzieć. Ponieważ wcześniej, jak rok temu ktoś takie zarzuty stawiał, że Rosja jest agresywna, to było krzyki, że to są rusofobii i tak dalej. Się okazuje jednak, że
ci, którzy najbardziej byli, jakby powiedzmy, krytyczni wobec polityki Putina i wobec polityki niemieckiej wobec Putina, to jest bardzo istotne, się okazało, że niestety, muszę powiedzieć, niestety, ja do tej grupy też należę, niestety myśmy mieli rację. I to, co Niemcy robią, to jest po prostu, no ja nie wiem, to... Niemcy są odpowiedzialni za tą wojnę na Ukrainie, współodpowiedzialni w tym pewnym sensie, w ogromnym sensie. I my nie mówimy o kryzysie, mówimy cały czas o kryzysie. Proszę Państwa, to nie jest żaden kryzys, to jest wojna. Od 2014 roku tam codziennie giną ludzie, żołnierze i osoby cywilne, jest setki tysięcy uciekinierów. I tutaj mówienie o kryzysie, to jest takie klasycznie niemieckie. Niemcy, niemieckie media, niemieccy politycy unikali tego tematu, w ogóle jakby tego nie podnosili. I teraz nagle otrzeźwieli w pewnym sensie i na wewnątrz Niemiec zaczyna się krytyka wobec postawy rządu niemieckiego i też rządu niemieckiego. I mam nadzieję, że to się już nie wróci, nie odwróci w tym sensie, że nie wrócimy do stanu przed tak zwanego kryzysem, że jednak naciski opinii publicznej światowej będą tak duże, że zmuszą Niemcy do pewnej korekty polityki wobec Rosji. Ponieważ to, co Niemcy robią, to oni zostali zmuszeni. Ja mówię o rządzie niemieckim. Zostali zmuszeni przez opinię publiczną międzynarodową do, powiedzmy, pewnych pozorowanych ruchów. No, tutaj nie chcę mówić, no to już po prostu to jest groteska, gdzie zaproponowano Ukrainie 5000 hełmów po prostu. To jest naprawdę groteska, ale mam nadzieję, że to ciśnienie, czy ta krytyka opinii publicznej też poza Niemcami jednak zmusi do pewnej korektury. Ale nie wierzę oczywiście, że Niemcy całkowicie zmienią tą politykę i jestem przekonany niestety, że Niemcy nadal będą tą politykę proputinowską prowadzić i nadal będą stawiać na ten sojusz energetyczny i geopolityczny. A więc właśnie, i tu pojawia się pytanie. Raczej korzyść gospodarcza, sojusz energetyczny, czy bezpieczeństwo Ukrainy? Bo chyba przed takim wyborem, też ze względu na tę presję polityków międzynarodowych, stają Niemcy. No i tutaj nie do końca widać też zdecydowane ruchy, tak mi się wydaje, ze strony Niemiec. Bardzo proszę, Mieczysław Ryba. No interes jest realizowany pomimo na przykład wojny o Donbas czy zajęcie Krymu. No przecież Nord Stream był realizowany po tym fakcie, czy w ogóle te interesy po aneksji części Gruzji. No to są rzeczy znane, że Niemcy oczywiście werbalnie, czasem może nawet nieco realnie dołączają się do jakichś sankcji, ale je omijają. Później to słyszymy na różne sposoby i realizują twardy ten kurs. Z ich punktu widzenia ten główny transfer technologii, ludzi, wiedzy i tak dalej na linii wschód-zachód jest strategicznie opłacalny. On się odbywa, musi się odbywać kosztem Europy Środkowej, bo nie ma innej drogi jak przez Polskę czy przez Ukrainę do zetknięcia się z Rosją. Rosja oczywiście chce być w obiegu zachodnim, korzystać z tego wszystkiego. No więc też tylko tymi środkami, które są jej dostępne od wschodu. Czyli o ile Niemcy mają takie narzędzia, o których mówiliśmy w pierwszej części programu, czyli te finansowe, żeby spacyfikować Polskę, o tyle Rosja nie ma takich narzędzi, ale ma gaz i ma wojsko i je używa. Dokładnie w analogiczny sposób i dokładnie w takim samym celu. I tu nie ma sprzeczności interesów, natomiast oczywiście Niemcy są pod silną presją Ameryki, bo nie są w pełni takim graczem podmiotowym, to nie jest supermocarstwo, to jest co najwyżej mocarstwo regionalne europejskie, w związku z czym pewne rzeczy, o czym pan profesor mówił, wyszły tak bardziej na jaw, to znaczy o wiele trzeźwiej patrzy na tę sytuację Kijów, o wiele trzeźwiej na sytuację i politykę niemiecką patrzy Waszyngton, co z naszego punktu widzenia jest niezwykle ważne. No nie mówimy o nas, bo wiadomym jest, że Polska, przynajmniej ta prawicowa część sceny politycznej, widziała tę sytuację zawsze. I tu jest wbrew wszystkiemu, moim zdaniem, to, co się w tej chwili dzieje w całej układance geopolitycznej, czyli upodmiotowienie Polski, czyli zaproszenie ją do stołu rozmów różnorakich o przyszłości Ukrainy, zarazem jednak krytyka Niemiec i silna reakcja Zachodu przeciwko Rosji, to jest korzystne z naszego punktu widzenia. To właśnie też chciałam zapytać o te silne reakcje. Wczorajsze przemówienie Joe Bidena, prezydenta Stanów
Zjednoczonych to była ta silna reakcja? Profesor Bogdan Musiał. No ja osobiście jestem zaskoczony reakcją Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę, co się stało w Afganistanie. Tutaj taka zdecydowana reakcja Stanów Zjednoczonych jednak w pewnym sensie była dla mnie trochę zaskoczeniem i sądzę też dla Putina i dla jego ludzi. No i też chyba dla Niemiec również. Dla wielu było zaskoczeniem. I tutaj trzeba powiedzieć, że tutaj Stany Zjednoczone w pewnym sensie stanęły na wysokości zadania, ale też tak samo inni, Wielka Brytania, postawa Wielkiej Brytanii jest bardzo istotna. I tych dwóch graczy, atlantycki, czyli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone tutaj odgrywały bardzo dużą rolę. I to trzeba powiedzieć na plus. I to jest w moim przekonaniu, wygląda na to, że Putin był tą postawą zaskoczony. Również Niemcy chyba się spodziewali takiej miękkiej reakcji. Były takie przecież wypowiedzi Bidena, myśmy wspomnieli na samym początku, gdzie były takie zapowiedzi, że reakcja USA będzie od tego zależała, jak daleko niby wejdą, ale to po prostu przeszło. Było widocznie taki, wymknęło się panu prezydentowi Bidenowi, a tutaj już później następne kroki są takie zdecydowane i tutaj może powiedzieć, że zacytujmy w takim razie: zdecydowane, mocne sankcje, naciski na instytucje finansowe, a przede wszystkim blokada Nord Stream 2. To jest nie tylko tak. Jeszcze Stany Zjednoczone mogą pójść dalej. Blokada całkowicie przepływu technologii do zagospodarowania surowców energetycznych. Rosja jest całkowicie uzależniona od technologii zachodnich i te technologie, jakie państwa mają, to są Stany Zjednoczone i Norwegia. Norwegia ich nie sprzedaje, z tego co wiem. Jeżeli Stany Zjednoczone zablokują, Niemcy mogą przez licencję odsprzedawać, robili to zawsze i to oszukiwali przy tym swoich sojuszników. Jeżeli Stany Zjednoczone to zdecydowanie zablokują, to będzie miał tak dalekie konsekwencje dla Rosji. I to nie jest tylko kwestia jakichś sankcji dla oligarchów, że nie będą gdzieś kupili w Harrods, nie będą mogli robić zakupów. Przepraszam, takie są zagrożenia takie sankcjami w Londynie. Tutaj są konkretnie uderzenie w interesy gospodarcze, geopolityczne Rosji, czyli uderzenie w sektor energetyczny i jego zagospodarowania. Rosja sama nie jest w stanie ten sektor obsłużyć, powiedzmy, gospodarczo, tego zagospodarować, jest całkowicie uzależniona właśnie od technologii zachodniej, no i oczywiście od tego przepływu technologii. Jeżeli to się zablokuje, to wtedy, tylko to jest oczywiście, to nie jest jakby kwestia krótkoterminowa, to jest, musimy się liczyć z pewnym okresem, powiedzmy, paru lat. I to będzie miało dla Rosji ogromne konsekwencje finansowe. Dobrze, to ja zapytam pana profesora Mieczysława Rybę, czy wczorajsze przemówienie Joe Bidena było takim według pana oceny mocnym przemówieniem, na które czekała Polska, między innymi inne kraje Unii Europejskiej. Oczywiście przede wszystkim Ukraina, tylko pytanie, czy to też będzie konsekwencja w tych słowach. No troszkę już jest, bo pamiętajmy, że przysłanie tam żołnierzy amerykańskich do Polski, o tym świadczy uzbrojenia do Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Porządkowanie różnych spraw w tym zakresie również w Europie, bo to mi się daje, że Niemcy zostały przywołane do porządku. Więc w tym względzie to jest powrót, korekta kursu, ponieważ oni popełnili zasadniczy błąd, uważając, że Niemcy zapewnią będą z takim dobrym sojusznikiem, który z jednej strony będzie miał pewne łupy typu, prawda, Polska czy Europa Centralna, natomiast z drugiej strony uspokoi Rosję, nawet jeśli będzie tam układ handlowy, ten energetyczny, no to przecież w tych dobrych relacjach oczywiście zawsze staną po stronie Ameryki. Nie stanęli po stronie Ameryki i wydaje mi się, że w Stanach jest w tej chwili korekta kursu na twardy. I pytanie jest, co za tym pójdzie. Czy pójdzie na przykład z jednej strony strategicznie rzecz ujmując jeszcze bardziej wzmocnienie wschodniej flanki NATO i wzmocnienie na przykład Trójmorza czy Międzymorza. To w sensie gospodarczym. Gdyby w to weszli Amerykanie, to zmienia to konfigurację geopolityczną. I na to pewnie liczymy.
w dużym stopniu. Wypowiedzi są bardzo jednoznaczne, zapowiedzi sankcji są twarde. Jeszcze do tego dochodzą te elementy militarne, więc patrząc na to wszystko, można się spodziewać, że Putin się zatrzyma. Natomiast pytanie, co dalej, co będzie potem? I tutaj kluczową sprawą z naszego punktu widzenia jest rozerwanie tego układu niemiecko-rosyjskiego, bo on nie tylko z punktu widzenia militarnego, ale każdego innego jest dla nas zabójczy. Panowie, chciałabym również zapytać o właśnie rolę Polski w obronie Ukrainy, w walce o jej suwerenność. Dzisiaj wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wraz z delegacją parlamentarną przybył do Kijowa, gdzie spotkał się między innymi z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem oraz wiceprzewodniczącą Oleną Kondratiuk. Polska, jak możemy ocenić naszą rolę właśnie w tym budowaniu tych sojuszy? Bo tutaj niektórzy twierdzą, że to właśnie my wiedziemy prym, jeśli chodzi o obronę suwerenności Ukrainy. Bardzo proszę, pan profesor Bogdan Musiał, ale jeszcze do tego drugie pytanie. Czy w razie agresji, no nie daj Boże oczywiście, agresji militarnej Rosji na Ukrainę powinniśmy być przygotowani na przyjęcie mieszkańców Ukrainy? Ja może odpowiem od razu na to drugie pytanie. Zdecydowanie tak, to jest jak naszym obowiązkiem. I ja nie sądzę, że tutaj rząd polski i nie sądzę też, że opozycja będzie innego zdania. Jestem przekonany. A co do pierwszego pytania, oczywiście rola Polski. Dla Stanów Zjednoczonych okazuje się, jeżeli chodzi o wschodnią flankę, tym partnerem lojalnym, pewnym, to jest Polska, nie Niemcy. A innych państw, powiedzmy, Polska nie jest zbyt dużym państwem, ale nie jest zbyt małym. I nie ma, oprócz Niemiec, nie ma innego państwa, który by tę rolę mógł po części przynajmniej przejąć, jaką tą kluczową rolę na wschodniej flance. I to jest jakby szansa dla Polski i nasz obowiązek w pewnym sensie, ponieważ Polska stała się już jakby krajem frontowym. Już mamy, przecież Białoruś została spacyfikowana przez Łukaszenkę przy pomocy Putina i to już jest, można powiedzieć, jakby było, ale już jest całkowite przedłużenie putinowskiej Rosji. Zresztą widzimy na przykładzie Ukrainy, na Ukrainie i w polskim interesie, ale nie tylko w polskim interesie jest, aby temu zapobiec na Ukrainie. To już nie jest tak nasze zobowiązania czy solidarność wobec Ukrainy, to jest oczywiście, ale też to jest tak samo bardzo w naszym interesie. I Polska tutaj wygląda na to, że stanęła na wysokości zadania i to nawet doceniają. Proszę sobie wyobrazić niemieckie media, które niektórzy nawołują, żeby Niemcy polskie stanowisko zajęły. To też podobne pytanie, znaczy od razu sobie przypomniałam rok 2014 i czy możemy powiedzieć, że wtedy Radosław Sikorski na przykład stanął na wysokości zadania. Profesor Mieczysław Ryba. No to był troszkę inny czas. Rzeczywiście był tam aktywny. No pytanie jest rzeczywiście, na ile to się przysłużyło Ukraińcom. Natomiast dzisiaj to, co widzimy i co się dzieje, patrząc z naszego punktu widzenia, jest rozwiązania, które są proponowane, czy które się dzieją, czy przekładanki takie geopolityczne są dla nas niezwykle korzystne. Znaczy, kwestia jest taka, że my oczywiście stan zagrożenia nawet wojennego, czy samej wojny zawsze oceniamy z punktu widzenia humanitarnego jako zły, jako niekorzystny i to jest jasne i to jest oczywiste. Natomiast pamiętajmy, że wojny, jeśli się kończą albo tego typu napięcia, to albo są jedni wygrywają, drudzy przegrywają. Zawsze tak było, po każdej z wojen. Więc w tym momencie jawi się perspektywa dużego sukcesu polskiego. Wchodzimy do gry i to do pierwszej ligi. I z perspektywy wielkich mocarstw, szczególnie Ameryki, jasnym jest, że bez Polski nie da się pomagać Ukrainie i jej stabilizować. Z punktu widzenia Kijowa to samo. I to nie jest format normandzki, gdzie byliśmy wyrzuceni. To byliśmy wyrzucani jeszcze za czasów rządów Platformy, więc po prostu Polski się nie widziało jako podmiotu. W tej chwili jednak tak to widać i dlatego Scholz odnawia trójkąt
weimarski, no bo wie i chce jak, w jakiś sposób pokazywać Ameryce, że coś robi i w jakiś sposób zatrzymać ten bardzo niekorzystny dla siebie wizerunek. Ale ja bym postawił jeszcze raz twardą tezę. Przynajmniej na dziś, jutro zobaczymy, przynajmniej na dziś to, co się dzieje w otoczeniu Ukrainy i Polski jest dla nas bardzo korzystne. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze komentarze państwa i moimi gośćmi byli profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski i profesor Bogdan Musiał, historyk. Dziękuję panom bardzo. A już za chwilę kontynuacja tego tematu z naszym kolejnym gościem, którym będzie były wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Do zobaczenia.